pomysł na szpargały to bardzo prozaiczne, ponieważ ja jestem dosyć dużo bałaganiarą, często mi giną jakieś rzeczy, powiedzmy sobie, i zawsze się zastanawiam się, co się z nimi stało. Któregoś dnia po prostu zaczęłam sobie wyobrażać, że te skarpetki, które zniknęły, to prawdopodobnie zostały porwane przez istoty mieszkające pod podłogą, które zrobiły sobie z nich śpiworki. Chodź, pokażę ci moje skarby. Jakie skarby? No moje. A gdzie? No tam. Akcja dzieje się na dwóch poziomach, dwóch płaszczyznach. Mamy ludzkie nogi, czyli to, co dziecko spotyka na swoim poziomie wzroku, powiedzmy sobie, do 7 roku życia. I ten świat podpodłogowy, czyli podszpargałowy, czyli takie postacie stworzone z niepotrzebnych, nieistotnych rzeczy. Tacie, wydaje się, że poza naszą szparą w podłodze nic innego nie istnieje. Szpargał jest głównym bohaterem tej historii. Jest małym dzieckiem, które tak naprawdę dopiero kształtuje sobie swój własny świat, szuka odpowiedzi, jest niepokorny i często przysparza tych swoich rodziców o ból głowy. Ile razy ci moliłem, żebyś nie zakurzał na górę? Tato! No ile? Pytam! Za dużo! Słyszysz? Tworzył taką mocno ze sobą zwartą rodzinkę, która jednak nie jest taka czarno-biała, tylko powiedzmy sobie w odcieniach szarości, ponieważ te charaktery mają swoje wady, mają swoje zalety, są wybuchowe, temperamentne, mają bardzo bałkańskie charaktery. Tragedia, tragedia! Mamo! Mama! Mamo! Mamo, nie skacz tak, że się pokroczysz, no! Czy to zachęca?